Czy dzisiejszy Ostry Strzał będzie filmem na miarę kopanego kina akcji? Zobaczymy. Wszakże główną rolę gra dzisiaj Jackie Chan. Lecimy! Witamy na kolejnym Ostrym Strzale z lubelskimi słoikami. Powinniście znać sytuację, jeśli widzieliście poprzedni film z powrotem Bogini Brzoskwini, więc nie będziemy tutaj się powtarzać. Jedynie ponownie dziękujemy lubelskim słoikom za podesłanie sosików, w sumie trzech, a to jest drugi właśnie z tej trójki, który robimy. Jest to sos Jackie Chan. Jackie Chan, tak on się właśnie tutaj prezentuje. No typowo tak jak wszystkie sosy praktycznie od lubelskich słoików. Bardzo mają podobną szatę graficzną. Tak wygląda skład. A tutaj tak wygląda konsystencja. No chyba standardowa, tak samo jak przy powrocie Bogini Brzoskwini, aczkolwiek uważam, że jest nieco gęstszy, ale to może tylko takie wrażenie w tej butelce. Tak jak w przypadku każdego sosu lubelskich słoików, mamy tutaj do czynienia z egzotycznymi paprykami, że wymienię tylko niektóre. Aji Crystal, Dev Spiral. Też składnikiem jest tutaj poza paprykami owoc chlebowca i to jest właśnie jackfruit, którego właśnie nazwę wziął cały sos. No, czy tak nam się zdaje. Zabieramy się więc za wrażenia zapachowe. Majku, kto pierwszy wącha? Dzisiaj pozwolę ja. Dobrze. Jak widzicie, nastąpiło odbezpieczenie foliki. Słodki. Dosyć konfiturowy. Nie wyczuwam papryk. Dla mnie bardzo podobny do powrotu Bogini Brzoskwini. Też czuję taką słodki zapach. Nie ma tego... Właśnie, tak jak powiedziałeś, Majku, tła papryk. W sumie ten zapach, ty powiedziałeś jak, że konfitur, z konfiturami się kojarzy. Bardziej tak, no. To myślę, że no, użyję, skorzystam z twojego tutaj określenia i zdecydowanie bardziej też myślę, że to idzie w stronę właśnie konfitur. Na pewno bardziej niż jakiegoś soku multiwitamina. Zabieramy się więc za właściwy test. Oczywiście wpierw spróbujemy go na burgerze autorstwa Majka, a potem łyżka bezpośrednio do buzi. Zostańcie z nami. Dobrze, jesteśmy już tutaj z powrotem, z gotowym burgerem. No nakładam po prostu równowartość jednej łychy od Jackiego Chana. Chyba jest... Nie, jest w sumie taki sam jak inne lubelskie. Ale widzę więcej grudeczek jakby chyba. Ale i tak mielenie jest spoko. Konsystencja ma przez to tak no minimalnie gęstszą, ale generalnie wrażenia z nalewania są bardzo podobne. Przy wąchaniu teraz z łyżeczki tak jakby pojawiły się mocniej akcenty... W ogóle się pojawiły akcenty paprykowe. Nie wiem, zobaczymy. Tak się to prezentuje. Taka łycha trafi w burgera. Dobrze, to ja tutaj przydozowuję. I teraz proszę bardzo dla Majka. No nie, tutaj już przy nakładaniu kolejnej łyżeczki widzę, że to mielenie jest inne, takie jakby... Gęstsze jest chyba to ogólnie. Tak, więcej takich grudek jakby jest. Dobrze, zamykamy i jemy. Jemy. Bardzo jestem ciekawy, jak to wypadnie. Chyba mocna słodycz, nawet mocniejsza niż w powrocie Bogini Brzoskwini przez moment. Już czujesz? A na tle, a jako zaraz za tym przyjechało mi po języku ostrość taka. Też poczułem. Szczepiąca dosyć mocno. Też poczułem słodycz, wyraźna, silniejsza niż Bogini. Jak zaczynam gryźć, przy początku gryza, czuję przez pierwsze 3 sekundy tą słodycz, a potem działają papryki ewidentnie. Tak. W smaku? Tak. I też w ostrości. Powoli to wpływa na gardło i na język. Znaczy umiem ostrości... Nawet lekko boleśnie. O, nie, to... Smak, tak, 100% mam takie samo odczucie jak ty. Co ostrości... Pikantność. Ale... Nieznaczna. Pali. Czy takie ciepło też się pojawia? O. No zobacz. Bardzo wyraźnie... Powiem tak. To co czułem... O Boże. Nawet bardziej. To, co czułem po łyżeczce powrotu Bogini Brzoskwini, to czuję teraz z burgera, jak chodzi o to gorąco. Co ty mówisz? Ja takiej rzeczy nie wyczułam. Subtelną pikantność. Pali mnie w kącikach ust. Ogólnie naprawdę ten sos bardzo dobrze komponuje mi się ten z burgerem. Z burgera wypada bardzo dobrze. Podobnie jak powrót Bogini Brzoskwini, no odwołuje się do niego, bo te ostatnie lubelskie słoiki, jakie robiliśmy, ale... To umie lepiej na pewno. Ale Jackie jest dotkliwszy dla mnie. O. Zdecydowanie. Pojawiają się takie... Słodkie akcenty, cały czas, które nawet świetnie bym powiedział, teraz pod koniec już prawie zjedzony burgerze powiem, że świetnie się komponują z nim. Mam bardzo pozytywne odczucia po burgerze. Ja tak samo. Słuchajcie, zaraz się zabieramy za łychę, zobaczymy,
jak to będzie wyglądało. Zostańcie z nami. Dobrze, jesteśmy więc tutaj po to, aby przyjąć łychę od Jackiego Chana. Prawie musimy się wystawić na jakieś tutaj mordobicie. No, przyjąć łychę. Albo whisky. Przyjąć kieliszek. No, czy Jackie Chan ma swój alkohol? Nie wiem. Spokojnie tutaj. Jackie jest hojny, na pewno zdążymy tutaj. Czy zdążymy? Na pewno będziemy w stanie go dobrze rozdzielić. Oj, chyba nawet trochę za hojny jest ten Jackie. Tak się to prezentuje. Bierzmy, Majku, to od razu i miejmy to z głowy. Ja się trochę obawiam. Zobaczymy, czy słusznie. 3, 4. Słodki. Zajebiście słodki. Na początku, zanim się przełknęło. Teraz przełknąłem. Jak jakiś karmel wręcz, tak mówisz. Karmel jak karmel. Bo wspomniałem o tym poza kadrem, że karmel. Nie powiedziałem. Tak. Jest, są papryki za chwilę za nim, nie? Ale ten smak papryk szybko odszedł. Został taki. Smak papryk czuję, jakby ostrość, która miała się rozkręcić, nagle jakby przystopowała. No to samo co w tamtym, w drugim brzuszkinie się. Dokładnie to samo stało u mnie. U mnie smak papryk może nie czuję, ale jego takie tło, które jakby zostawił, ślad taki. Ciekawy sos, powiem smakowo. Na gardle coś, jakby, nie wiem. Parzy na gardle bardziej. Czuję teraz jakby takie. Na języku zaczyna wychodzić zgagowy, jakby bardziej był. Tak, tam na przykład powrót bogini brzoskwini w ogóle nie szedł w taki klimat dla mnie odczuwania zgagowego. Ten idzie, zaczyna iść. U mnie taka zaczęła się na gardle tworzyć taka, wiesz, zawiesina. Taka jak od Mad Dogów czasami, co mówiłem. Mi na klasie taki jakby, bądź. Wręcz taki jakby taka guz, jakby jaki gul się stworzył. O Jezu. Jest mocniejszy na pewno niż bogini. Chodzi o odczuwanie ostrości, to nie wiem. Jest trochę podobny, a trochę i nie. Ale podobny w tym, że się nie zdołał rozkręcić jakoś. I, ale inaczej, w innym... Inaczej w ogóle. Ale według mnie bardziej inwazyjny ababy będzie. No właśnie, ja zacząłem to czuć już od jakiegoś czasu, kurwa, no. Jakby chciał zejść na bebę i to się by tu zatrzymało tutaj właśnie, co ma zejść na bebę. Nie fajnie jest. Czuję, że ta mieszanka jest bardziej inwazyjna, jedna na flaki. Ja już to powoli zaczynam czuć już w żołądku wszystko. Powiem tylko tyle, że nie pamiętam sosu, który miałby tak dużą dysproporcję odnośnie tego, co czuję się w ustach, a do tego, co na brzuchu. A zaczyna być bardzo nieciekawie na brzuchu. Na razie nie boleśnie, ale zgagowo, ale... Coś puka do drzwi niefajnego. No. Jak chodzi o odczucia gorąca na ustach, że coś już praktycznie zeszło. Znowu tylko takie lekkie odrętwienie na języku już pozostało. No mnie też już, jak chodzi o działanie w jamie ustnej i w tam obrzeżach, to też już nic się nie dzieje. Trochę ciepło, ale głównie na żołądku zaczął operować tam. Ja to pieprzę. Kontempluję po prostu na razie tą ostrość. Ale bardzo, bardzo fajny smak jest. Trochę mi się kojarzy z chili wanilii, jak chodzi o tą nutę mocnej słodkości. Też napiję trochę się tego mleka, bo też czuję na wybechu. Chwilowa ulga na brzuchu od tego. Ostrość w ustach potrafiła sprawić, że się łzy pojawiają w oczach, a ja teraz chyba pierwszy raz coś takiego mi się stało, że od tego zaczynam czuć na brzuchu, że mi się łzy pojawiły w oczach. Chociaż bóle brzucha czułem w swoim życiu oczywiście gorsze stany na brzuchu, ale to nie wiem, to przyszło jakoś tak dziwnie, niespodziewanie, że już sobie sam nie wiem, co mówię. Ale podoba mi się to. No widzę, no nie wygląda to dobrze. Powiem tak, że kurczę, no ostrość naprawdę, no była wyraźna, ale na tyle krótka i szybko zeszła dla mnie, że w sumie to był detal. No właśnie. Ale kurczę, ten brzuch. To są raczej takie sosy, które wiadomo, no. Wiadomo, nikt nie jest sosów czystych, nie? Ale takie, na takiej mieszankie papry to koniecznie raczej z czymś, bo bebek wysiada. Tak, jak widzicie. Nawet, jak sam właśnie sam mówi, że ostrość w ustach jest bez problemu do zniesienia dla większości ludzi, nie? Ale to, co się dzieje w żołądku, to potem już jest, no nie jest ciekawie, no, naprawdę. No tak, no ale mało kto go właśnie będzie chyba jadł z łyżki bezpośrednio, więc. Bo do dań to rewelacja będzie, bo ten smak papryk jest tam śladowy w porównaniu do tej słodkości, którą się czuje. Myślę, można polecić jak najbardziej. No jasne, ja z czystym, nie? Za ten smak, no tak, mi się smakowało. Super. Kurczę, patrz, my tutaj szukaliśmy, testowaliśmy znowu ostry chill. Co? Wzięliśmy pod kątem tego, że po składzie wydaje się, że to może być najlepszy, który będzie smakował, no nie? A tu wychodzi to na faworyta, czy to czasem nie będzie nawet najlepszy sos smakowo od lubelskich słoików?
Tak, mógłbym się z tym zgodzić, tak. To jest naprawdę wysoka półka, chodzi o smak. Nie spodziewałem się, że taki skład jak jakiś jackfruit, owoc chlebowca może dać taki smak, nie? Mm. No tak, no nie znaliśmy, no nie znali, to było wspólnie klimaty. Tym bardziej tutaj dziękujemy lubelskim słoikom, że wybrały akurat ten sos do podesłania nam, bo tutaj akurat właśnie to, że strzał w dziesiątkę, prawda? To jest mega dobry sos, tak. To jest mega dobry sos, nie? To... Nam przypadł do gustu bardzo. To jest naprawdę spoko sos. Będziemy już w takim razie kończyć, tylko musimy na sam koniec powiedzieć, Majku, że sos gdzie można zakupić? No tak jak wszystkie sosy lubelskich słoików, na Będzie Piekło można go kupić. Dostępność w tym momencie jest opisana jako średnia. Kosztuje on 33,99. Tutaj naprawdę od nas naprawdę zachęcamy. Bardzo. Jeśli ktoś lubi naprawdę takie fajne, słodkie klimaty, to jest coś dla niego. Powiedziałem na samym początku, że kopane kino akcji, no okazuje się, że skopał właśnie mord nie obił, za to brzuchy już tak. Dokładnie. I przypominamy, że to jest drugi z trzech sosików lubelskich słoików, które dostaliśmy w przesyłce od nich, więc na pewno wiecie, że czeka nas jeszcze jeden sosik od lubelskich słoików do testów, a na ten moment my już kończymy. Zapraszamy na nasze kolejne filmy. See ya! Bye-o.